Kiedy popatrzymy sobie do Ewangelii Marka, do y, rozdziału ósmego, to widzimy, że ten rozdział ósmy w jakimś sensie jest takim, takim, momentem tej Ewangelii, w której kończy się pewien etap i zaczyna się jakiś, y, jakiś kolejny. Y, wspominaliśmy ostatnio y, o tej historii dotyczącej dyskusji pomiędzy Jezusem a uczniami w Łodzi, dotyczącej, y, y, o kosz, okruchów i tak dalej, więc chciałbym, żebyśmy może z jednej strony, spoglądając sobie na ten ósmy rozdział i na perspektywę całej Ewangelii i na ten konkretny fragment i na najbliższe z kolei historie, które wiążą się z tym fragmentem, spróbowali uporządkować sobie to wszystko, co do tej pory, co do tej pory już w Ewangelii Marka poznaliśmy. Chcielibyście podzielić tutaj jakąś myśl w tym zakresie? No tutaj na pewno pytanie jest Jezusa, Werset 17. Zauważył to Jezus i rzekł do nich, o czym rozmawiacie? Czy o tym, że chleba nie macie? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie? Czy serce jest nieczułe? I tutaj cytuję e, Stary Testament. Macie oczy, a nie widzicie? Macie uszy, a nie słyszycie? I nie pamiętacie? Zobacz, że to jest ten sam werset, który już był cytowany wcześniej w Ewangelii, kiedy Jezus zaczynał mówić w przypowieściach. Tak. Tak. To, jest, to jest Izajasz szósty rozdział. I tutaj mamy ponowne odwołanie do tego fragmentu. Znaczy tak? tutaj akurat jest pytanie. Tam było stwierdzenie. Mają oczy, a nie widzą tak, uszy. Nie... tylko że chodzi o to, że... Tutaj bardziej Jeremiasz. Natomiast... Czy to, czy to na pewno jest Jeremiasz w tym fragmencie? Te 5, 21. Poważnie? Ja byłem przekonany, że Izajasz rozdział szósty, ponieważ nawet jeśli mamy pytanie, znak zapytania w tym tłumaczeniu, to niekoniecznie oznacza, że w tekście oryginalnym moglibyśmy to odczytywać w taki sposób. To no jest kilka razy, taki, taki motyw się pojawia. Okej, okay, czyli mamy taki motyw, który w, w twojej ocenie wiąże się z Jeremiaszem tutaj w tym tekście. A powiedz mi w takim układzie, jak, jak kontekst Jeremiasza i myśl Jeremiasza mogłaby się przekładać na, na cały ten fragment, tak. na całą tę perykopę i na próbę zrozumienia właśnie przesłania tego tekstu. No, księga Jeremiasza, ona z jednej strony y, potępia naród, który jest podgrążony w obochwalstwie, a jednocześnie szczyci się, że ma świątynię, tak, mm -hmm. że ma Boga Izraela i że jest ok. I generalnie te zarzuty, które Jeremiasz stawia bożkom, że mają uszy, a nie słyszą oczy, a nie widzą ręce, a nie czynią, potem stawia Izraelowi, czyli można by powiedzieć, że ludzie upodobnili się do bóstw, które, mhm. y, które, które wielbią. I, i, I tutaj mamy, y, ten mi się, takie zlepienie tych motywów. Tak? Mhm. Z jednej strony z Jeremiasza, a z drugiej strony właśnie z Izajasza, gdzie działalność Izajasza, proroka, jest pokazana jako ten, ten środek, który Pan Bóg chce przemówić do ludu, ale paradoksalnie im więcej mówi, tym lud coraz bardziej zatyka uszy i nie słucha. Tak? I tutaj... Teraz Pan Jezus mówi do apostołów. Apostołów, którzy cały czas są obserwatorami życia Jezusa. I to jest, już ostatnio powiedzieliśmy, że to jest taki motyw, gdzie Pan Jezus mówi: Jeszcze nie rozumiecie, w siódmym rozdziale, e, wcześniej, tak? E, nie rozumieli, tak, tego cudu, te stwierdzenia narratora. Widzimy, że apostołowie są, ale nie rozumieją do końca, o co chodzi. I tutaj mamy ten motyw, taki już kulminacyjny, gdzie Pan Jezus wprost pyta się uczniów, i zaczyna ich wypytywać głębiej, głębiej, głębiej. Oni odpowiadają. I werset 21 kończy się tak otwarty mhm. sposób, tak ta perykopa się kończy. I rzekł im: Jeszcze nie rozumiecie? Mhm. I teraz to stawia pytanie czytelnikowi też. Okej, okay, co jak to jest z tymi uczniami? Jak to jest ze mną? Czy uczniowie nadal nie rozumieli? Czy ja dobrze rozumiem, kim jest Jezus? Tak? I, I to anonsuje cały ten motyw dalszy, który. który no, bo tutaj jest napisane, że macie uszy, a nie widzicie. Tak? I macie oczy, a nie słyszycie. A to, to jest otoczone cudem uzdrowienia niewidomego i cudem uzdrowienia głuchoniemego, tak? Ja tutaj się zastanawiam w tym kontekście nad jeszcze jednym wątkiem, bo wiadomo, że te konteksty starotestamentowe wpływają i często rzutują, dają nam światło na odczytanie danego fragmentu a Widzimy, że ta część Ewangelii, czyli ósmy rozdział werset dwudziesty pierwszy, to jest ostatnia. Ostatni werset tak naprawdę pierwszej części Ewangelii Według Świętego Marka, bo możemy ją dość jasno podzielić na trzy takie części, czyli na ten rozdział od 1.1 do 8.21, potem 8.22 do 10.52, gdzie Jezus jest zrodzej, będzie odsłaniał swoim uczniom, będzie uczył ich bardzo konkretnie na temat tego sekretu mesjańskiego, co jest istotą tożsamości właśnie Jezusa jako Mesjasza. No w końcowej części właśnie będziemy widzieć to, zwłaszcza w wypowiedzi Setnika, kiedy zostanie Jezus już bezpośrednio nazwany co do swojej tożsamości, co też w jakimś sensie wiąże się z pierwszym tekstem Ewangelii według Świętego Marka tak? i pokazuje nam ten porządek. Natomiast wie, wie, wiecie, co mnie zastanawia w tym kontekście w odniesieniu do tego motywu Jeremiasza, który tutaj przywołujesz, że jeśli w starożytnym Izraelu w okresie przedwygnaniowym bo to jest ten okres działalności proroka Jeremiasza no, właśnie ten motyw dotyczący bożków jest tutaj odniesiony do stanu wewnętrznego i do przeświadczeń adresatów tych słów. To znaczy, że w jakimś sensie można odczytać to w ten sposób, że wytwór wyobraźni, wiary, przeświadczeń religijnych, które mają, mają wytworzeni Żydzi tamtego czasu, w tym uczniowie, to jest właśnie jakiegoś rodzaju bożek, który musi ulec zburzeniu, jeśli ma powstać coś nowego i ta kolejna sekcja Ewangelii od 8.22 będzie po prostu drogą do tego, żeby z, totalnie zburzyć ten obraz mesjanizmu, jaki funkcjonuje, bo on nie jest realny i rzeczywisty i trzeba go będzie postawić jakby na nowych warunkach. No i mamy ten, ten fragment właśnie tutaj przywołany 18 wiersza. Macie oczy, nie widzicie, macie uszy i nie słyszycie. Jedna z najważniejszych zasad interpretacji biblijnej pismo czytamy w kontekście. Prawda? Więc panowie, kluczowe perykopy, kluczowe historie, które mają wpływ na odczytanie tego tekstu. Jakbyśmy mogli je pokrótce omówić? Ale idziemy do przodu. Idziemy, idziemy poza 8.22. Musimy, musimy się i trochę cofnąć, i tak. trochę później do jest przodu. To jest co <try> powiedziałem, tak? Że są oczy, nie mhm. widzą. Tutaj i, i uszy, a nie słyszą. Tutaj 7.31, 37 jest, jest historia człowieka, tak, który jest głuchoniemy. I pan Jezus go uzdrawia. I później mamy taką zagadkową historię mhm. człowieka, który y, no nie widzi, jest niewidomym. To jest 822 do 26. Tak, i to i... jest ta historia taka tranzytowa, prawda? Pomiędzy tak, tak, jedną bardzo, częścią Ewangelii a, a dalszą częścią Ewangelii. Te dwie historie, one są niezwykłe pod, pod pewnymi względami, i widać, że autor łączy te kontrast, historie jest. ze sobą, ze względu na też, można powiedzieć, dziwne. Działania ze strony Jezusa. W jednym przypadku bierze, pluje, dotyka języka, już w drugim przypadku robi też jakieś dziwne zabiegi i znowu właśnie pluje w jego oczy, kładzie na niego ręce, pyta się, czy coś, czy coś widzi. Więc widzimy, że te dwie historie, one są ze sobą powiązane i będą rzutowały na to, jakimi są uczniowie, tak? którzy nie widzą i nie słyszą, ale z drugiej strony właśnie ta historia 8, 22 do 26. No, wprowadzi nas w ten dalszą część Ewangelii jednocześnie pokaże coś o uczniach. Więc yy, Mateuszu, gdybyś mógł przeczytać ten tekst 22 po 26 i byśmy sobie o nim przez chwilkę porozmawiali jako wprowadzeniu właśnie do, do tego bezpośredniego nauczania na temat tożsamości mesjańskiej Jezusa, która za chwilę nam się odsłoni. Więc 822 i następne. I przybyli do Betsajdy, a przyprowadzili do Niego ślepego, i prosili, go, aby się. I prosili go, aby się go dotknął. A on, wziąwszy ślepego za rękę, wyprowadził go poza wieś, plunął w jego oczy, włożył na nie ręce i zapytał go: Czy widzisz coś? A ten, przejrzawszy, rzekł: Spoglądam, spostrzegam ludzi, gdy chodzą, wyglądają mi jak drzewa. Potem znowu położył ręce na jego oczy. On przejrzał i został uzdrowiony. I widział wszystko wyraźnie. Mhm. I odesłał go do domu jego, nakazując tylko do wsi nie wchodzić. Okay. No ja, z... ja powiem Wam, że ja miałem <grym> takie niesamowite historie z, z tym wersetem związany, bo nigdy nie zwróciłem uwagi na tą taką dwuetapowość tego cudu. Znaczy, widziałem, mhm. ale okej, okay, no, no tak jest tak jest. Do, do momentu, kiedy nie studiowałem Biblii w takiej grupie takich. Studentów medycyny. Aha. I oni od razu wnieśli ten temat. Jak to jest, że za pierwszym razem nie zostało zrobiony? Przecież zawsze wszystkie cuda e, są, e, e, się dzieją, panie Jezus dokonuje uzdrowienia tak. i koniec, tak? A tutaj taka. Jedyny taka, taki przypadek taka, w całej ta, Marka. Taka jakaś, nie wiem, impotencja, <laughs> <albo że> jakaś, <śmiech> <śmiech> jakaś częściowa przynajmniej. Nie wyszło mu, nie? Trzeba poprawić? I, o co chodzi? I całe spotkanie dyskutowaliśmy i w ogóle nie mogliśmy zrozumieć nic, o co chodzi. I ja poszedłem do domu. I zacząłem czytać. Ja tak akurat nie miałem jakichś żadnych komentarzy odnośnie Ewangelii Marka, nie? I, ale myślałem, nie no, no, musi być w tym jakieś, jakieś znaczenie. Jakieś I, I czytałem kilkakrotnie tą całą historię, ale sama ta historia jakoś mi tak nie pasowała. Ale w momencie, kiedy zacząłem czytać właśnie kontekst, kontekst to co było wcześniej, co było <laughs> później, kiedy zacząłem właśnie, jak Pan Jezus się zwraca do uczniów: macie oczy, a nie widzicie, uszy, a nie słyszycie. Kiedy są te dwie historie, mm -hmm. tak? I kiedy zrozumiałem, że. Na, na koniec tej, tej właśnie sekcji przed y, wjazdem do Jerozolimy, Pan Jezus, y, rozdział 10, werset 46 do 52, uzdrawia tego niewidomego Wartymeusza, tylko teraz no, bez problemu, tak? To, to wtedy y, zrozumiałem, że to, są, to jest ta, taka cała sekcja od tego fragmentu do tego, gdzie Pan Jezus otwiera mhm. oczy. Apostołom, ponieważ tutaj zaraz następna rzecz to jest wyznanie, że Jezus jest Chrystusem. I? I? Ale nie niezrozumienie, jakim Chrystusem jest. Właśnie, o właśnie, 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 dokładnie to. Czyli jest to pytanie wprowadzające całą tą sekcję. Jeszcze nie rozumiecie? I potem widać, że rozumieją, że jest Mesjaszem, ale to jak rozumieją tego Mesjasza? Błędnie. No. To jest no tak, bo, bo to. mamy ten motyw tego sekretu mesjańskiego, który będzie ciągle jeszcze utrzymywany, pomimo tego, że wybrzmi z ust Piotra, że Jezus Mesjaszem jest. I tak, mamy tutaj ten tekst, który mówi do człowieka uzdrowionego ze ślepoty tylko nie wchodź do wsi, więc mamy ciągle to podtrzymanie tak. sekretu mesjańskiego. Tak. Potem mamy to wyznanie Piotra, gdzie Piotr mówi, że Jezus jest Mesjaszem, ale 30 werset tak. 8 rozdziału powie nam, on zaś stanowczo zabronił im komukolwiek o tym mówić, więc widzimy, że, że e, uczniowie widzą, tylko widzą na kształt drzewa, tak? Widzą kontury, widzą jakiś zarys, ale to ich widzenie nie jest ostre, nie jest pełne i, i teraz będziemy mieli ten, ten moment, że tak powiem, tego drugiego etapu, tak? Czyli... Czyli tego do, do rysowywania, czynienia wyraźnym obrazu mesjanizmu właśnie we fragmencie Ewangelii Marka od 822 do 1052. No to, no to porozmawiajmy o tym wyznaniu, porozmawiajmy o tych tekstach, o tym kontekście. Jeszcze spróbujmy to uh -huh. spiąć, żeby lepiej zobaczyć intencje i myśli wynikające właśnie z tego fragmentu. No to ja pozwoliłbym sobie. Y Przeskoczyć wyznanie Piotra, a skupić się na tym, co dzieje się dalej, właśnie w tej, tak jak nazwaliśmy, większej sekcji, bo w tej sekcji trzykrotnie Chrystus będzie tłumaczył, że Syn Człowieczy musi iść do Jerozolimy, cierpieć, być potraktowany tak, jak ostatecznie Ewangelia to przedstawia. I to, co ostatnio, właśnie w ramach tych przygotowań do Marka, mnie tak bardzo zaskoczyło, Adamie, chyba ty masz Biblię kumeniczną? Nie. Nie. To ja pozwolę sobie otworzyć ten fragment, który no, spowodował takie duże moje zaskoczenie z Ewangelii Marka z rozdziału 8, i to będzie wiersz 33. Ja może najpierw przeczytam w kontekście ten fragmencik z częściej wykorzystywanego przeze mnie tłumaczenia Biblii Warszawskiej. Od 31 i zaczął ich pouczać o tym, że syn człowieczy musi wiele wycierpieć, musi być odrzucony przez starszych arcykapłanów oraz uczonych w piśmie i musi być zabity a po trzech dniach wstać I mówił o tym otwarcie. A Piotr wziął go na stronę i począł go upominać. Lecz on odwrócił się, spojrzał na uczniów swoich i zgromił Piotra, mówiąc, idź precz ode mnie, szatanie, bo nie myślisz o tym, co boskie, tylko o tym, co ludzkie. Przed chwilą Piotr wyznaje, że oto jest Chrystus, mm. ale kiedy Chrystus tłumaczy, jaka droga jest przed nim, nie mieści się to w ogóle w głowie, w głowie apostoła. No i właśnie są te znaczące słowa oddane w taki sposób, idź precz ode mnie, szatanie. Natomiast właśnie to, co mnie niesamowicie zaskoczyło, to propozycja tłumaczenia z Biblii kumenicznej. Lecz on odwrócił się, spojrzał na swoich uczniów i ostro skarcił Piotra, mówiąc. Idź za mną, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Eee, żeby prawdziwie zrozumieć Chrystusa, naturę Jego panowania, naturę Jego Królestwa, trzeba naprawdę iść za Nim, mhm. iść za Nim jeszcze dalej, niż doszliśmy w tym momencie yy, 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 w tej Ewangelii. Yy. No, widać ten proces u uczniów, tak? Coś rozumieją, ale czegoś nie rozumieją. I to, co jest dalej tutaj w Ewangelii, to są fragmenty, które wyraźnie pokazują, że takie kluczowe elementy wymagają jeszcze z, dorozumienia, tak? Wyjaśnienia, mhm. jeśli chodzi o, o, o uczniów. A osobiście bardzo podoba mi się ta propozycja tłumaczenia. Nie miałem czasu więcej uwagi temu poświęcić, ale przecież po 33 wierszu są kolejne, w których dokładnie o tym Jezus mówi. Co to znaczy iść za nim, tak? Więc kto nie będzie uczył się od Jezusa, to nawet jeśli będzie nazwany jego uczniem, stanie się ostatecznie jego przeciwnikiem kimś, kto będzie bardziej przeszkadzał niż niż pomagał. Z tego co pamiętam, jak tam kiedyś ten tekst grecki sobie analizowałem dotyczący tego, wez tego wezwania, czy tych słów skierowanych ze strony Jezusa do Piotra, to faktycznie ta, ta, ta forma przekładu Biblii Kumanicznej, ona jakby dobrze oddaje dosłowne, taki sens tak wyrazowy, sens wyrazowy tekstu greckiego. Natomiast wiadomo, że czasami ta kwestia dotycząca translacji, ona próbuje po prostu czasami podążyć, że tak powiem, też za pewną intencją, tak? Nie zawsze po prostu Jasne. za taką Formą, dosłowną tego tekstu. Natomiast wydaje się, że i jedna, i druga lektura, i forma interpretacji tego tekstu oryginalnego, ona jest do obronienia. Tak? W tym znaczeniu, że, że nawet jeśli są skierowane słowa do, do szatana, idź, idź precz. To, to finalne wezwanie do Piotra, aby poszedł mm -hmm. za Jezusem Chrystusem, bądź też właśnie skierowane do słowa, do Piotra słowa, idź precz ode mnie szatanie, jakoby utożsamiające tę ideę, którą wyraża Piotr, jako totalnie sprzeczną z tym, co dotyczy misji Jezusa i teraz jakoby ten chce odprowadzać Jezusa od, te, od tego celu, do którego iść. ale to właśnie, to się często wiąże zwyczajnie z kwestią niezrozumienia tego, kim jest Jezus Chrystus, jakie są Jego intencje, jakie są Jego cele, jaka jest Jego wola. I człowiek ma swój pomysł na to, jak to zrobi. A wiadomo, że Piotr jest zawsze najmądrzejszy, nie? W Ewangelii to, to, to co rusz to po prostu jawi nam się jako taki, ten, który będzie Jezusa pouczał, pouczał co i jak. Prawda? Więc to jest, to jest pełne tego w Ewangelii Marka. No tak, dosłownie, gdyby to przetłumaczyć, to jest jakby odejść za mną. Odejść za mną. Czyli jakby taka fuzja pomiędzy jednym a drugim tłumaczeniem. I jedno tłumaczenie poszło bardziej w odejść, a drugie jest bardziej za mną. Tak? Ale oba, ale oba wyraźnie znowu akcentują kwestię uczniostwa, metanoi, zmiany myślenia. Ty nie myślisz. Tak, jak powinieneś myśleć. Trzeba jeszcze, aby nastąpiła zmiana Twojego myślenia. I znowu wracamy do, do sumarium, znowu wracamy do, do samego początku tego wszystkiego. ja myślę właśnie, że ten ano... fragment, który tutaj Piotr powiedział, to warto jeszcze przeczytać to, co było wcześniej. No bo właśnie. to jest mocne no, to, i to przeczytaj i ten Mocność tekst. tego fragmentu dopiero do, pokazuje mocno to moc. To Z tego, tego działania Piotra. Okej, okay, czyli 27 do 30 werset ósmego rozdziału. I wszedł Jezus z uczniami do wiosek koło Cezarei Filipa. I pytał w drodze uczniów swoich, mówiąc do nich, za kogo mnie ludzie uważają. Oni mu odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. I zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Wtedy Piotr odpowiadając, rzekł mu, tyś jest Chrystus. I nakazał im surowo, aby nikogo o nim, aby nikomu o nim nie mówili. No więc w czym jest problem? W czym jest problem? Że tutaj problemu nie ma. Tutaj jest pokazane, że. Ale w tym jest problem z ich wyobrażeniem o Messiach. No właśnie. No, na, na tym etapie y, możemy się domyśleć, Także Piotr wyznaje że Jezus jest Mesjaszem. Inni, różne grupy ludzi, różne miały poglądy, kim jest Jezus, mm -hmm. tak? Co też pokazuje, że te oczekiwania wśród Żydów tamtych czasów były bardzo podzielone. Oni oczekiwali różnych ludzi, nawet różnych Mesjaszy, w zależności e, właśnie, jakie mieli poglądy. I Piotr wyznaje, że jest Chrystusem, ale... Rozumiejąc to, co wcześniej przestudiowaliśmy odnośnie tego e, dwuetapowego uzdrowienia e, niewidomego, on, oni widzieli kontur, kim jest Jezus, ale nie rozumieli tej treści tego, kim jest Jezus. Mi się wydaje, że osobiście e, no, większość Żydów w tym czasie raczej Mesjasza widziało, a przynajmniej jednego z Mesjaszy, jako tego, który przyjdzie, jako będzie takim militarnym zwycięzcą, który e, przegna... Rzymian. Okupanta. Tak. I, i który no, ustanowi takie królestwo, będzie rządził. Na wzór e, królestw tego świata. Tak, na wzór tego, tej dynastii Dawida, która tak upadła. E, I wydaje mi się, że no, prawdopodobnie Piotr również jakiegoś takiego Mesjasza sobie wyobrażał i z uwagi na to Pan Jezus mówi komu nie mówcie kim jestem. Domyślę, w kontekście, my jako czytelnicy możemy zrozumieć, bo Wy jeszcze nie rozumiecie, kim jest tam. I to, co Piotr tutaj przeczytałeś, mm. 31 po 33, mm. y, on zaczął ich pouczać, że syn człowieczy musi cierpieć, być odrzucony przez starszych arcykapłanów oraz uczonych w piśmie, i musi być zabity, a po trzech dniach zmartwychwstać. I, i teraz pan Jezus uczy, uczy, jakim uczy, jakiego rodzaju mesjaszem jest. I, i odsłania, ale co jest? Y, jak je, jaka jest reakcja uczniów? werset 32, i mówił o tym otwarcie, a Piotr wziął go na stronę i począł go upominać. Po prostu dla Piotra to było nie do zrozumienia. Jak Mesjasz cierpieć? To się w ogóle mu nie składało. Nie, bo to są rzeczy, które się wykluczają w ich wyobrażeniu mesjanizmu, tak? Zresztą, popatrzmy na niektóre jeszcze takie teksty. wybrane, tylko fragmenty, na nie zwrócę uwagę, na przykład rozdział 9 i wiesz dziewiąty, gdy schodzili z góry, to jest ciekawa w ogóle wypowiedź po transfiguracji, po przemianie Jezusa, surowo im przekazał, aby nikomu nie opowiadali o tym, co widzieli, tak. więc sekret ciągle trwa, tak? Dopóki, Dopóki. Hmm. Syn Człowieczy nie stanie teraz zobaczy końcówka 10 wiersza, ale oni między sobą się zastanawiają, a co to znaczy powstać z martwych, nie? Mm -hmm. Więc on mówi po prostu, w czym jest rzecz, ale oni tego nie łapią. Potem mamy kolejne wyznanie, druga zapowiedź śmierci Jezusa Chrystusa, 9.30 po 31 i 32 werset. Oni jednak mm. nadal nie rozumieli tych słów, a jednocześnie bali się go zapytać. Nie wiecie, bo głupio wyjść, jak się czegoś nie wie, nie? Tutaj chodzą, mówią najmądrzejsi na świecie, prawda, uczniowie Jezusa, a się okazuje, że jednak trochę niegramotni. Zwłaszcza, że to nie tylko nie wiedzieli, to, to, co Jezus mówił, było sprzeczne z tym, co wiedzieli. No to, to prawda. <grym> to jest jeszcze trudniej. I, i to, to niewątpliwie, tak? Bo po prostu, jak masz już ustawienia fabryczne, tak? Jasno formatujące twój obraz rzeczywistości, to wyskoczyć z tego schematu tego rytmu, to jest niesamowicie ciężki temat. Ale to ja coś tak dorzucę z własnego życiorysu, Proszę. bo jestem pastorem. Zastanawiałem się przez pewien czas, dlaczego ten okres jakiegoś stażu, bycia takim duchownym, próbnym, dlaczego on jest taki dosyć długi, bo on się na rata rozciąga, i powiem szczerze, że to, co studiujemy tutaj w tym czasie, właśnie Ewangelia Marka, chyba w jakimś stopniu dostarcza też biblijnej odpowiedzi. Jedno to jest zachwycić się tym, który ma moc, ale drugie to jest być gotowym, rozumieć go na tyle, by. by opowiadać o nim właściwie, tak? To, co przed chwilą powiedziałeś, że jeszcze trzeba było ich wyhamować, yy, mimo że mieli już, zdobiera, yy, zbierali już jakieś próbne doświadczenia z tego, tak? Ale jeszcze czegoś im zasadniczego brakowało. To jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo yy, właśnie wtedy, kiedy yy, wróciłem do domu i właśnie czytałem z dalej... Z, studentami, tak, czytałem dalej, to zrozumiałem, że wszystkie wydarzenia, które się dzieją właśnie w tych późniejszych rozdziałach, Wszystkie cuda, wszystkie jakieś sytuacje, zawsze jakby Jezus się zwraca do uczniów. Zawsze stara się im wprost powiedzieć: OK, widzicie, co tu się dzieje? Albo czego nie mogliście zrobić? To dlatego, dlatego. Czyli tutaj skupienie od, te, od tego momentu, od tego ósmego rozdziału, skupienie Jezusa jest na uczniach. Tak. Wszystkie inne rzeczy się dzieją po to, żeby. Pan Jezus wytłumaczył coś więcej uczniom. I właśnie za, zapowiada, są jeszcze kolejne dwa zapowiedzi, co się stanie z Mesjaszem. i zawsze to się spotyka z, nie, z niezrozumieniem, zawsze spotyka się to z jakimiś dziwnymi e, pomysłami. Tutaj mamy w tej konfrontacji tego pierwszej zapowiedzi: Piotr zaczyna upominać Jezusa, e, tego drugiego zapowiedzi: No to tutaj właśnie oni nie mogą, e, e, w dziewiątym razie nie mogą uzdrowić, mm. tak? I, i dlaczego, i tak dalej. I Pan Jezus w związku z tym jeszcze raz potem tłumaczy. E, a ta trzecia zapowiedź, tak, to potem e, przychodzi matka synów Zabdusza i mówi, no to załatw może, żeby moi synowie byli jeden po wlewicy, drugi po Po powieca. drugiej zapowiedzi tak, jest coś czyli podobnego. kompletnie jakby nie dociera. Cały czas no niby wiedzą, hmm. niby coś rozumieją, ale to zupełnie nie przedziera się ta, u... A Pan Jezus cały czas próbuje ich nauczyć. Mhm. Więc y, widzimy jakby jedną próbę, jedno, próbę jednego dotarcia. Potem mamy jakieś korepetycje, tak? tak. Bo widać, że pierwsza lekcja y, w ogóle nie dochodzi do świadomości. Jest powtórka z rozrywki. Potem mamy jeszcze jedno. Y, trzecią zapowiedź y, śmierci, o której jeszcze będziemy sobie tam w przyszłości mhm. trochę więcej mówić. Natomiast po, po, zobaczcie, że podobnie jak po pierwszej zapowiedzi, drugiej zapowiedzi, gdzie pojawia się jednocześnie od razu pokazanie uczniów jako nierozumiejących, bo mamy Piotra, który zupełnie w innym kierunku próbuje prowadzić, że tak powiem, jego ścieżkę, tak? Albo y, uczniowie, którzy boją się zapytać, nie rozumiem, ale... A za chwilę w drodze rozmawiają o tym, nawet nie mówią mu, on pyta, o czym rozmawialiście w drodze. Oni milczeli, bo rozmawiali między sobą w drodze o tym, kto z nich jest największy. Tak, tak jest, tak jest. Tak tak jest. I, to, I to jest ten motyw dotyczący tej idei mesjańskiej, który potem o trzeciej zapowiedzi już bezpośrednio jeszcze wybrzmi w oczekiwaniach, które zostaną wypowiedziane. tak? Bo te, 35 werset powie, wówczas podeszli do niego Jakub i Jan, z, synowie Zebedeusza, nauczycielu, y chcielibyśmy, abyś wypełnił pewną, pewną naszą prośbę. A on zapytał, co mam dla was uczynić? Spraw powiedzieli, abyśmy w twojej chwale siedzieli jeden po prawej stronie, drugi po lewej stronie. Więc my widzimy, że generalnie ich oczekiwania dotyczące mesjanizmu Dotyczące królestwa Izraela są jasno nakierowane na królestwo chwały, tak? na Mesjasza chwały. Natomiast problem polega na tym, że są presupozycje, które zakładają, że widzimy tak jak widzimy wszelkie dane, które próbuje Jezus im przekazać, nie są w stanie dotrzeć na tym etapie do tego doświadczenia. Musi coś runąć w pewnym momencie, muszą się rozczarować, żeby móc na nowo właśnie coś postawić, bo ten Bożek, jak widać, mm. jest dobrze umocowany w ich wyobrażeniu, ale to ma kluczowe znaczenie nie tylko dla zrozumienia idei mesjanizmu, ale też zrozumienia idei uczniostwa, to znaczy tego, na jakich warunkach my jako jego uczniowie mamy Potem podążać za nim, bo Jezus chce ich czegoś nauczyć, nie? więc jakiego rodzaju uczniami albo sługami Jezusa być. Nie? Tak, I, to, i to też jest też motyw, tym, który nie? się prze, przewija przez te nasze fragmenty. To jest które, ten tekst, 34, ten, ten 35, temat 6, 7, werset 8 rozdziału, mm -hmm. potem o prawdziwej wielkości 9, 33, 36. I się wydaje się, że właśnie dzięki temu możemy lepiej zrozumieć ideę tego sekretu masjańskiego, mm -hmm. że Pan Jezus zabraniał mówić o tym, bo nie chciał być źle przedstawiony, nie chciał być źle zrozumiany, bo on był Mesjaszem i chciał być Mesjaszem takim, jakim, jakim miał być, tak? A gdyby pozwolił tak ludziom szeroko mówić, że jest Mesjaszem, to ludzie by zupełnie mieli zupełnie inne wyobrażenia o to, na to, kim on jest. No ja mam z tego taką prostą myśl, że jeśli masz mówić o Jezusie rzeczy, które nie są zgodne z tym, kim on jest, to lepiej, żebyś milczał tak? w kontekście tego, czego uczy Ewangelia Marka. Czyli jeśli masz przedstawiać Jezusa nie jako Jezusa służbnego i nie tylko w kontekście tego, co o nim mówisz, ale jak żyjesz, jak odzwierciedlasz właśnie ten wzorzec, o którym mówiliśmy w pierwszym naszym studium. Także Ewangelia Marka jest napisana właśnie w tej formie literackiej po to, żeby dać wzorca dla życia, dla uczniów. Więc jeśli Mówisz o Jezusie swoim życiem przez odwzorowywanie w sposób nieadekwatny do tego, jakiego rodzaju mesjanizm jest zaprezentowany w Ewangelii Marka ukazujący Jezusa jako he, króla, mesjasza, ale w zupełnie w innym formacie niż ten, który jest przez niego wyobrażany, to lepiej, żebyś po prostu w ogóle nic nie mówił, ponieważ ten obraz, który rzucasz na jego postać, po prostu no właśnie, może w niektórych przypadkach zamykać drzwi czyjegoś domu, miasta, serca tak. na to, żeby w ogóle z tym Jezusem, z tym Mesjaszem się kiedykolwiek spotkać. Ale z drugiej strony też tak bardziej pozytywnie też możemy patrzeć, że przez to, że je, uczniowie pozostali z Jezusem i mhm. szli za Nim, to mieli tę możliwość, tą przestrzeń, żeby ten wzrok... Żeby dojrzewać. Tak, i ten wzrok, żeby im się poprawiał. Czyli y, też to jest taka nauka, że okej, okay, nie wszyscy... Wszystko od razu rozumieją. To, że nikt od razu wszystkiego nie rozumie. I każdy z nas potrzebuje właśnie tego przestrzeni, żeby wzrastać, żeby mm. właśnie do, dobierać sobie soczewki i tak dalej, żeby te, te korekcje wzroku, tego duchowego e, do, się dokonywała przez pana Jezusa. I tak długo, jak jesteśmy, pozostajemy z Jezusem, tak kiedy konsekwentnie chodzimy z nim, to, to Jezus daje nam te lepsze duchowe e, przejrzenia. Ale to na samym początku Jezus powiedział do rybaków, do, do ludzi, którzy byli rybakami, że, że staną się, tak? Że on uczyni ich. Mhm. I to jest, to jest ten proces, to jest uczniostwo. Spotykam ludzi, którzy myślą tak. Gdy odpowiemy na zaproszenie do chrztu, wyznając, że Jezus jest naszym panem, nastąpi radykalna zmiana i wszystko będzie inaczej, łatwiej, Lepiej w naszym życiu. Bóg będzie nam błogosławił i wszystko się uda. W czasie, kiedy Ewangelia uczy czegoś innego, pochcie jest czas na uczniostwo, tak? To jest, to jest początek drogi, mm, która dokładnie. trwa i co jest bardzo ważne, to taki może element istotny, trzeba dać Bogu czas i sobie samemu czas. Mm. To jest bardzo ważne, bo jeżeli nasza koncepcja jest taka, że to jest radykalna zmiana i, i od razu wszystko będzie super, a Bóg będzie tylko zwyciężał w życiu naszym, to, to, ten te... to możemy naprawdę przeżyć straszne rozczarowanie. To te wezwanie do naśladowania Pana Jezusa, ósmy rozdział, werset trzydziesty a przywoławszy lud wraz z uczniami swoimi rzekiem, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, weźmie Jezusek krzyż swój i naśladuje mnie. I wydaje mi się, że to jest taka najważniejsza cecha ucznia Jezusa, pokora. Mm -hmm. tak? że, zobaczcie, że tutaj Pan Jezus tyle Tyle razy zapytał zapyta, no, uczniów, jeszcze nie rozumiecie, jeszcze nie rozumiecie. I to jest taka lekcja też dla nas, Zobaczcie, my możemy słuchać słów Jezusa, ale możemy niewłaściwie je rozumieć mm -hmm. też, tak? Możemy audiobooki z Biblią słuchać, tak, ale, ale możemy niewłaściwie rozumieć. I, i tutaj wymaga jest, wymagany jest ten wzrost właśnie w zrozumieniu, tak? I on wyostrza tą percepcję, i, i, i to jest takie piękne zaproszenie, że kiedy chodzimy z Jezusem, powinniśmy być właśnie otwarci. Nie, że wszystko wiemy, nie, że wszystko rozumiemy, właśnie, że jesteśmy uczniami się się wszystkiego uczymy. I pan Jezus musi nas nauczyć życia na nowo, wartości, y, y, pokazać, jak żyć. Znaczy, to na pewno może być tak, że czym więcej i czym dłużej uczeń spędza czas ze swoim nauczycielem, to może mieć tę świadomość o. O obszarach, których jeszcze nie zna i które tak. powinien poznać, albo o tym bogactwie. Natomiast ja pamiętam, że najlepiej znałem Biblię w pierwszym roku od momentu, jak, jak <noise> poznałem w ogóle Ewangelię, tak? Czy poznałem Boga, nie? To czytałem pięć tekstów na krzyż i miałem poczucie, że po prostu dla mnie to są już wszystko jasne sprawy, i, i faktycznie w niektórych przypadkach miałem takie poczucie po prostu, że, no, że tutaj dotarłem do jakiejś wiedzy tajemnej, nie? Dzisiaj jestem mniej więcej 20. Pięć lat od tamtego doświadczenia i momentami mam takie poczucie, że liznąłem trochę y, tematu i niektórych y, rzeczy, które znajdują się i w Piśmie Świętym, i w kontekście poznania Boga, i poznania w ogóle też siebie samego w kontekście tej konfrontacji z Bogiem. Więc, no, nam trzeba czasu z Jezusem, tak? Tak jak uczniom tego czasu było potrzeba, tam tak również nam jest go potrzeba. A ja a macie tak czasem, że. Wracacie właśnie do takich początków i myślicie, o kiedyś to dla mnie było takie, to wszystko jasne, już myślałem, że zjadłem wszystkie rozumy, a teraz nagle jest coś takiego, że a jednak to jest o wiele bardziej skomplikowane, tutaj pewne zagadnienia trzeba wziąć pod uwagę różne rzeczy. I to też uczy takiej pokory, bo jeżeli to do, do, dostrzegam błędy w moim myśleniu, chrześcijańskim myśleniu w przeszłości i muszę zmieniać moje myślenie, to. Prawdopodobnie i teraz są jakieś błędy, A, yy, tak, które muszę wziąć pod uwagę, jakąś poprawkę, że okej, okay, być może jeszcze w różnych aspektach jeszcze zmieni mi się myślenie. Właśnie w tym procesie poznawania Jezusa. I, jest... i oby tak było. No tak, no to, tak o to chodzi, właśnie. W sensie ten tekst pokazuje nam coś bardzo istotnego i ważnego, bo fragment 9 rozdziału 2 po 8, w którym jest ukazana historia o transfiguracji, o przemianie, tak. To jest ten fragment, który pokazuje, można powiedzieć, Jezusa w nieco innej odsłonie i uczniowie mają możliwość spojrzenia na niego w wyjątkowy sposób. Też mhm. bardzo znamienne dla mnie osobiście w tym tekście jest. To, że kiedy w siódmym wersecie pojawia się obłok, który rzucił na nich cień, o z, o z, z obłoku rozległ się głos to jest mój ukochany syn, Jego, słuchajcie to to jest drugi raz w Ewangelii, kiedy Bóg bezpośrednio coś powie, tak? Pierwszy raz powiedział chrzcie. przy chrzcie, kiedy powiedział, To jest mój syn umiłowany, tak? Jego. E, to jest mój syn umiłowany, tak? I tutaj mamy po raz ja kolejny to jest mój ukochany syn. Jego słuchajcie. Więc widać, że ten motyw synostwa Bożego, który został na początku zaznaczony, on będzie dwukrotnie wyrażony bezpośrednio jakby z u Boga i wskazanie jest takie, że jego należy słuchać. To znaczy, że to co on powie o mnie, jak mi odsłoni, jak mnie ukaże, to to jest tym, co w odróżnieniu od prawa i proroków Eliasza i, i Mojżesza, tak, będzie stanowiło jako jakiś nowy zaczyn, jakiś nowy początek, jakiś nowy w ogóle etap pojmowania i rozumienia Boga. Natomiast e, jeśli, jeśli skończymy, bo widzę, że... że, że Tylko jedno zdanie. No, dajesz. Nie, I to jest jeden raz, kiedy Jezus mówi, żeby nie, więcej nie mówił, A, no bo tak. to Pan Bóg mówi. Żeby do Niego... Tak. <śla> e, Nieźle. Natomiast powiem Wam, że niesamowicie mi się podoba ta grafika, którą Tomek przygotował do tego studium z Ewangelii Marka, dlatego że jak widzimy właśnie. Ten cień korony, która jest na plansze, no to to jest taka właśnie. Gdzie korona cierniowa rzuca cień korony takiej To jest właściwe, ale z drugiej strony, właśnie ludzie często, albo uczniowie na tamtym etapie widzieli tylko cień, cień korony, tak. a nie widzieli po prostu tej korony, Dokładnie. jaką ona jest naprawdę. To My widzimy, że w tym, w tym całym fragmencie Jezus chce pokazać prawdziwą istotę swojego królowania i jednocześnie, właśnie pokazać, jaka jest rola. Nas jako jego uczniów, i na czym to uczniostwo będzie polegało, co jest naprawdę niesamowicie takim mocnym, głębokim, istotnym wskazaniem, żeby poprzez realizację no właśnie tej ścieżki Jezusa, poprzez odwzorowanie życia, jakim On żył, pokazać charakter Jezusa, pokazać Mesjasza takim, jakim On jest. I tym sposobem, że tak powiem, przekształcać ludzkie istnienie i wprowadzać królestwo Boga do życia drugiego człowieka, czy to przez naukę Ewangelii, słowo, czy przez czyny, które właśnie są przejawem istoty tego tematu. I a propos tego właśnie upodabniania się do Boga. Po tych rozmowach, po tym objawieniu swojej boskiej chwały, po tym potwierdzeniu ojca, po kolejnej zapowiedzi, po ich dalszym niezrozumieniu. Usiadłszy, przywołał dwunastu, rzekł im, jeśli ktoś chce być pierwszy, niechaj się stanie, ze wszystkich ostatnim i sługą wszystkim. Potem wziął małe dzieci, postawił je przed nimi, wziąwszy je w ramiona, rzekł do nich, kto by przyjął jedno z takich dziadek w imieniu moim, mnie przyjmuje, a ktokolwiek by mnie przyjął, nie mnie przyjmuje, lecz tego, który mnie posłał. I dalej są kolejne nauczania, tak. To jest. To jest właśnie to, że Jezus pragnie tego, aby to, co, to, co Adamie mnie powiedziałeś, te zasady, które rządzą sercem Boga, tak? osób boskich, które realizują się w ich relacji, żeby przeniesione zostały tutaj i faktycznie były wyżywane. Ja pamiętam, tak wracając jeszcze do tego, co, co, co zaznaczyłem tym stopem, pamiętam początki swojego zaangażowania w życie kościoła. Jakie były moje kluczowe cele. Dużo ludzi ochrzczonych i dużo nowych zborów założonych. Hmm. Czyli co? Wielkość. Wielkość. Wiem, że po trzech latach <grym> swojej aktywności, zaangażowania, współpracy z różnymi ludźmi, dostałeś kilka klapsów. Ja musiałem <grym> ja musiałem przeżyć wielkie rozczarowanie, bo Bożek, którego sobie zbudowałem, hmm. czyli Bóg, który da mi zwycięstwo, którego ja oczekuję na zasadach, które ja wyznaczyłem. Bo były dwie opcje. Albo machnąć na Jezusa ręką i powiedzieć, To wszystko nie działa. Nie działa" albo powiedzieć sobie. jest na oczy. Al albo, albo dokładnie. <todgłos> albo powiedzieć sobie, Normalnie ja Boga sobie zrobiłem na swoje wyobrażenie. Takiego hmm. wielkiego, co czyni mnie wielkim, tak? Bo to, bo to chodziło o to. Ale, ale, I te te, te ale, tendencje ale to, uczniowie też nie. No, tak, no tak, tak. No tak. każdy no ma no Oczywiście, oczywiście. Natomiast co jest tutaj? Co jest tutaj? Przyjęcie tych małych, tak? Hmm. Dorzucę jeszcze jedno doświadczenie. W styczniu 2010 roku skończyłem edukację w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej w Podkowie Leśnej. Udało mi się wreszcie napisać licencjat, co nie było łatwe. Proszę, Żona, pierwsze napisałeś? dziecko. Um, zostawmy ten temat. <laughs> <laughs> Ale licencjat koncentrował się na Chrystusie. Natomiast do czego zmierzam? Parę dni po tym yy, yy, wydarzeniu, kiedy, kiedy rozpocząłem oficjalnie tą swoją służbę, kiedy przyszedłem już jakąś drogę, Dostaję telefon. Czy ja z pastorem rozmawiam? <grym> I zadzwoniła osoba, bardzo skromna osoba. Bardzo skromna osoba, która powiedziała, że ona chce przyjąć chrzest. Nie, nie że ona chce poznać trochę Biblię czy coś. Mieszkała 70 kilometrów od miejscowości, gdzie mieszkałem. Była zima, były zamiecie, naprawdę było mnóstwo śniegu. Ale dwie rzeczy były dla mnie znamienne. Po pierwsze, bez jakiegokolwiek mojego zaangażowania ta osoba złożyła taką prośbę, a więc ja rozumiałem, że to, jest, to nie moje działanie, to ktoś większy nad tym wszystkim czuwa, a ja mam w tym udział. A po drugie, byłem gotowy docenić tę osobę, bez względu na to, jaka by nie była, bo to naprawdę była bardzo, bardzo taka skromniutka osoba, ale, ale, właśnie to, co przeżyłem. Zmieniło moje podejście, tak? Bo tutaj Chrystus mówi: kto przyjąłby jedno z takich dziadek w imię moje, potem będzie mówił, ktokolwiek by zgorszył jednego z tych maluczkich, a więc to pojęcie dziecka, ono wykracza poza, poza fizyczne dziecko, ono tak. wkracza w pojęcie dzieciństwa Bożego, tak? tak. Y I do tego trzeba dojrzeć, żeby, żeby zobaczyć, co Bóg robi, i zająć się tym, co On robi, a nie tym, co samemu chciałoby się. Prawda, Czyli zawsze, czy, czy powiedzieli, że trzeba być otwartym na Boże działanie? Trzeba być, dać sobie też ten czas na, na te Boże działanie, ale teraz z tego, co mówisz, to jeszcze trzeci wniosek, także trzeba dać też innym ten czas tak? a, na ten a to, jest bardzo istotne. I, I szczególnie właśnie w takiej społeczności wierzących, gdzie jesteśmy razem, gdzie jesteśmy właśnie na różnym etapie naszego chrześcijaństwa, doświadczenia, zrozumienia, musimy jakby okazać tą empatię i szacunek, że właśnie różnimy się ja mam między wrażenie, sobą. Ja przepraszam, ja mam wrażenie, że, że ta mucha po raz drugi... W zeszłym, to już nie, nie jest ta sama jak mucha. Jak się ostatnim razem spotkaliśmy, a, to już inna mucha. Nie wiem, czy ona jest jakimś sygnalizatorem tego, to, że powinniśmy lądować. Tak. Pr tylko do końca przepraszam, tego. że taką dygresję tak. tutaj wrzuciłem z tą Ale muchą, to może jakiś sygnał od ale, realizatorów. Od realizatorów tak. Ale Jonaszowi Robaka Pan Bóg podesłał, więc nam może mucha. No, <laughs> Trzeci wniosek, praktyczny, tak, ważny. Tak, czyli właśnie, żeby... Dać przestrzeń innym tak. wokół siebie, żeby wzrastali. Mhm. Nie mierzyć swoją miarą innych, tak? Nie, nie wytykać. Nie, ten, <noise> tylko właśnie dać tą przestrzeń, żeby my wzrastamy, on, inni też wzrastają. I, i, I Pan Jezus jest tym, który właśnie jest naszym pasterzem, który nas prowadzi w tym ta, by, być tak cierpliwym do innych, jak się jest do siebie w różnych ułomnościach Albo sobot, bardziej, jak, <noise> albo bardziej do, <noise> mm. bardziej do innych. <noise> Dobra, więc cóż, to pozwólcie, że, że, że ja się pomogę po prostu o nas wszystkich i jak tutaj jesteśmy, o to, żebyśmy ten mesjanizm i tę wizję, ten obraz uczniostwa, mm. naśladowania też Potrafili, że tak powiem, wdrażać w naszym życiu w takim wymiarze bardzo praktycznym. Panie, bardzo Cię proszę o, o Twoje błogosławieństwo i dziękuję Ci też za tak niesamowite lekcje, ale też za wzorzec, Panie, który nam dałeś. Niełatwy dla Ciebie do przejścia, do, do przerobienia, ale wyjątkowy, szczególny i taki, który naprawdę może zmieniać świat poprzez, poprzez tę gotowość do, do służenia, do do towarzyszenia, do przebaczenia, wyrozumiałości. Proszę cię o to, żebyśmy jako twoi uczniowie, tak jak ci pierwsi, potrafili to przyjąć, usłyszeć, zrozumieć, dostrzec również w kontekście własnego życia i powiedzieć: Jezusie Chrystusie, amen. Amen.